trochę z tym zwlekałem, ale dzisiaj w końcu udamy się do piekła, ponieważ nie mogę ignorować tego faktu, że zaczyna mi po prostu brakować surowców. Właśnie z tego wymiaru, jak na przykład tutaj glowstone muszę dać do każdego z tych rzeczy, z tych... Wow! Okej, coś mnie właśnie przyciągnęło, nie mam pojęcia co to było, ale... Czy jest jakiś potwór na górze? W ogóle cześć! Jestem Flotar, przygody z Flotarem, wiadomo o co chodzi, link do pobrania tej pięknej paczki modów jest w opisie, może nie dokładnie link do pobrania, ale lista modów, gdyby ktoś chciał sobie sam ogarnąć taką paczkę. Co to jest? Ej, chwila, bo to jest jakiś... Powiem wam tak, jakiś dziwny potwór się zrespił, ja może odpalę sobie Venoma przez ten czas i on mi nakłada Swim Boost? Chwila. Czy ty mnie odpychasz? Co to w ogóle jest? Death Hunter, okej, tak się nazywasz kolego, no raczej nic mi nie zrobisz. Ale właśnie, właśnie chciałem troszkę sprogresować tego moda Advent of Ascension. Challenger Key, Immortalis Realmstone. Aha, czyli dostałem kamień do nowego świata, spoko, to tym się zajmiemy za niedługo. Ale chodzi o to, że teraz jestem w takim momencie jakby tej mojej wyprawy na inne światy, że potrzebuję po prostu rzeczy, których nie mam. Największą, znaczy najbardziej potrzebną rzeczą są silver coins. Tak? Silver coins, tak to się nazywa? Tak. Jest coś takiego i to można zrobić na wiele różnych sposobów, ale nie tylko jeden działa jakby w moim świecie. Jest to skill extraction. Tutaj mamy wszystko opisane, co trzeba zrobić, ale w skrócie tworzymy specjalne narzędzie i z lawy jakby będziemy mogli na danym poziomie wyławiać różnego rodzaju przedmioty i chyba na 15 poziomie będą to te silver coins, które są mi potrzebne. Mógłbym teoretycznie na przykład iść do banku. Czekajcie, bo tu się... Zawsze to samo jest. Jump, auto jump off i wypierdziela. Nie chcę się z wami bawić, kurde, ja mam tutaj inne rzeczy do pokazania widzom. W ogóle pokolorowałem, tak jak pisałem tam w komentarzu, tarczę Kapitana Ameryki. Wystarczyło dodać trzy barwniki, czyli niebieski, biały oraz czerwony i to działa, super. I pisaliście, że z meduzy czy tam gorgona powinna mi wypaść głowa. Tak, zgadza się, bo ja sobie to testowałem na drugim save'ie, bo mam jakby skopiowanego tego save'a do miniaturek, różnych takich innych rzeczy. Ale rzeczywiście tak jest, także szkoda, że się tego nie udało zrobić. Może kiedyś przypadkiem natrafimy na kolejną meduzę czy tam gorgona, no to załatwimy ją ponownie. Ale chciałem, czekajcie, co ja chciałem powiedzieć, bo aha, mam silver coins i ja mam niby te złote coinsy i wiecie, to jest poziom teoretycznie wyżej, znaczy teoretycznie, w praktyce też to jest poziom wyżej, ale okazuje się, że te silver coinsy mogę tylko i wyłącznie zmienić u bankiera, który występuje w innych światach, do których na razie nie mam dostępu. Nie wiem na przykład, czy ten świat, może na przykład tam jest bankier. Będę musiał to sobie wszystko posprawdzać, więc na razie jestem w takim miejscu troszeczkę, że trudno mi progresować tego moda. Znaczy inaczej, musiałbym wrócić do tych światów, które już odwiedziłem. Czekajcie, to jest ten Haven, Realmstone. Nie wiem, czy w tym byłem, czy nie w końcu, bo tu chyba jest bankier. Teraz właśnie tak sobie zdałem sprawę. Jakże tym się zajmiemy za niedługo, a dzisiaj pójdziemy po prostu do piekła. Teoretycznie też powinno to być nowe piekło, bo nie wiem w sumie, znaczy inaczej, nie pamiętam, czy usuwałem tego moda, czy nie na nowe piekło, bo miałem coś takiego wgrane. I właśnie, nie mam kill-offów. O, teraz sobie zdałem sprawę, że potrzebny mi jest kill-off. I fajnie, gdybym zrobił kill-off z Tinkersa. Tinkers... Bo wtedy on by był bardziej wytrzymały. Ale kurde, teraz robienie tego wszystkiego, no troszkę by mi czasu zeszło na to. Także powiedzmy, że to zostawię na bliżej nieokreśloną przyszłość. Postaram się na przykład zrobić Emerald Pickaxe. Nie, nie można niestety zrobić, ale jakiś po prostu lepszy kill-off. Na razie będę musiał się zadowolić tym zwykłym diamentowym. Miejmy nadzieję, że wejdzie dobry enchant, bo siedziałem troszkę w tym, w moim spawnerze potworów i ekspiłem, żeby chociaż jeden kill-off był, żebym nie poszedł nieprzygotowany właśnie do tego piekła. Tutaj mam na przykład jakiś Rusted Iron, nie wiem po co to jest, ale wiem, że z Korem Wlotar macie 3% na gierwa, na gierki, jeżeli chcecie sobie coś tam kupić. I pamiętajcie, żeby ocenić film, jeżeli lubicie serię. Przyznam, okej, będę z wami szczery, bardziej mi się aktualnie podoba... O, jest Unbreaking 3. Myślałem, że gorzej być nie może, szczerze mówiąc. No trudno, że bardziej się wkręciłem aktualnie w tą drugą paczkę, czyli Lava Block Survival Skyblock Flotar, przygody z Flotarem 3, tak chyba się nazywa, mogłem coś pomylić, ale właśnie tamta seria tak mi się kurde spodobała, naprawdę, często się pojawiają odcinki, także jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak sobie radzę na wyspie otoczonej lawą, to polecam wpisać odpowiednią rzecz właśnie na YouTubie.
to znajdziecie na pewno tą serię. Czekajcie, mam tu jakieś narzędzia, które nie są mi za bardzo potrzebne. Siekierka też raczej nie będzie potrzebna. Właśnie, i mam, znalazłem księgi, spellbook, tylko ja nie pamiętam, jak to się robiło, dlatego złapaliście mnie na samym początku, gdy sprawdzałem właśnie te wszystkie rzeczy z tego moda. I wydaje mi się, że ja muszę zrobić na początku tą różdżkę. Ja tego Magic Crystala już gdzieś tam zobaczyłem, gdzieś go spotkałem. Arcane Workbench, no to też będę musiał sobie zrobić. Zajmiemy się magią też pewnie za niedługo, na spokojnie. Jeśli chodzi o tarczę Kapitana Ameryki, no to muszę zbierać surowce na jego strój, chociaż przyznam, że jego strój nie jest jakiś trudny do zrobienia, ale dobra, bo ja się kręcę na razie bez celu kompletnie, jak pewnie to już zauważyliście. Jeden iron i jeden flint. Czy ja mam w ogóle flinta tutaj? Nie widzę niestety. Nie, flint jest. Okej, zrobimy sobie zapalniczkę i będę mógł udać się do tego piekła. Mówię, to jest bardzo długo to odlokałem. Nie wiem dlaczego. Czekajcie, w ogóle nie mam... Gdzie jest mój pet do naprawiania? A, dinozaur. Kolejny dinozaur utopił się. Nie wiem, irytuje mnie to, że te dinozaury są takie głupie, że one stoją w miejscu i po prostu umierają. Ale no nic z tym nie mogę zrobić. W ogóle nowe kopeta gdzieś tam znalazłem obok domu, jak sobie szedłem expić. Ale nie mam... Nie mam mojego peta do naprawiania przedmiotów. Nie wiem, czy on gdzieś zniknął też. W ogóle, kurde, skąd ja mam tyle żelaza? Jak widzicie, ja też się często zaskakuję tymi rzeczami, które tutaj znajduję. Ale dobra, gdzie ja chcę zbudować ten portal? Na pewno nie w tym miejscu, bo na to miejsce już mam pomysł. W ogóle gdzieś tam mi po głowie chodzi kolejny projekt, bo jak wiecie lub nie, czekajcie, ja sobie to ostatnio też sprawdzałem. W tym, jakby w tych moich modach jest dużo przedmiotów, które mają na przykład żółte kolory. Jeżeli wpiszemy żółty, to nie są wszystkie żółte przedmioty, tylko te, które jakby mają w nazwie żółty. Ale pomyślałem, czy by nie zrobić, popodróżować po tych światach i tak dalej i pozbierać sobie rzeczy kolorami i po prostu zrobić takie pokoje tematyczne, że wchodzisz do takiego pokoju i wszystko jest zielone, wchodzisz do następnego pokoju i wszystko jest czerwone. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Wydaje mi się, że całkiem ciekawy pomysł, a że w Minecrafcie często musimy sobie jakby sami stawiać te wyzwania, no to może coś takiego też być spoko całkiem. Gdzie ten portal postawić, kurde? Może tu? W sumie to jest dobre miejsce, chociaż nie, nie, to nie jest dobre. Chociaż, dobra, robimy portal. Cyk, bo on się robi w ten sposób. Dawno portalu do Netheru nie robiłem, także wiecie, uważam, żeby tutaj nie popełnić jakiejś... Nie, ładny jest. Żeby nie popełnić jakiegoś tam... nie problemu, tylko wiecie, błędu. Dobra, wchodzimy do środka. Mam Mjolnir? Kurde, nie wiem, czy mam Mjolnir ze sobą. Miejmy nadzieję, że tak. W ogóle tam pisaliście w komentarzach, żebym dał sobie tą głowę z meduzy z game moda, bo niby ją zabiłem, ale kurde, no przeze mnie jakby to się stało. Nowy Nether. Okej. Powiem wam tak, już mi się podoba tutaj, bo są nowe surowce, to po pierwsze. Nowe biomy, co to jest za biom? Fungi Forest. Z jakiego to jest? Nether... X, czyli mam jednak tego moda na nowe biomy. No właśnie, zawsze dla mnie sam Nether wydawał się totalnie nudny. Okej, a dzięki tej modyfikacji mamy dużo ciekawych rzeczy do zbadania. Kurde, zobaczcie, z każdej strony po prostu jest coś ciekawego. Mamy tutaj surowce, tutaj jakaś strukturka, tutaj statek, tutaj to jest do sprawdzenia, to. No. Nether? Zaskoczyłeś mnie, nie powiem. Co to jest? Grzyb. Okej, no z grzybka niestety nic nie poleciało. Ale ja bym chciał jakiś nowy surowiec. Co to jest? Kości. Mogę to zebrać? To jest fajny... Kurde. Może da się położyć zwykłe kości, bo to jest, powiem wam, że ładnie to wygląda jako dekoracja. I mógłbym pewnie gdzieś tego użyć. Ja uwielbiam takie bloki właśnie dekoracyjne, jakie na przykład mamy... Stone path. O, taką ścieżkę. Jej, tak uwielbiam ten blok. Takie proste to jest, ale takie fajne. Dobra. O Jezu. Cześć. Baby ghast. Okej, to był baby ghast. Ale czy to jest spawner ghastów w takim razie? Jakiś niebieski ogień. Co to jest? Ała! Ty mała. Dobra, jeden pokonany. A, czyli tam jest spawner gastów najprawdopodobniej. Tylko pytanie, chwila. Czy gasty mi się do czegoś przydadzą? Jakiś urna smutku? Chyba mógłbym tak to przetłumaczyć. I mamy spawner gastów. Nie no, ja nie będę tego niszczył, okej? Okay? Nie ma sensu. Znaczy na pewno...
Efektywność 5. Dobra, biorę to. Empty spawn egg. Dobra, siodło też będzie spoko. Flint and steel będzie też fajny. Dobra, czyli mam obok swojego portalu spawner gastów. Napiszę w komentarzach też, po co mi taki spawner gastów może być. Czy coś z gastów leci fajnego, oprócz tych łez, które są potrzebne... Wiem, że coś można wydropić. Ale kurde, co? To już nie pamiętam. Chwila, ja muszę też sobie zapisać mój portal, bo ja sobie będę za chwilę latał po tym pięknym świecie i zwiedzał. Tylko z drugiej strony, to, że mam tak blisko po prostu te gasty mojego portalu, może sugerować to, że no właśnie, portal zostanie zniszczony. Waypointy, portal. Dobra, w razie czego będę wiedział, gdzie wrócić, a my ruszamy na zwiedzanie nowego Netheru. Na przykład, co to jest? Czy to jest jakiś podziemny dungeon? Jezu! Okej. Okay. To się zrespiło tak nagle. Cześć. Czemu one są niewidzialne? Czy to jest problem z tekstur pakiem? Loot pet. Bonus drops from mobs and mining. Ej, słuchajcie, chyba tego peta nawet... chyba tego peta nawet szukałem. Nether bricki, plecak mam. To sobie... wiecie co, ja sobie... Looter. Wszystkie rzeczy sobie tutaj pozbieram. Znaczy pozbieram. Poprzenoszę do mojego pięknego plecaka, ale tego peta już mogę zostawić. Gold nugget on lubi, spoko. Dobra, także te wszystkie rzeczy też się przydadzą. Chyba jest coś takiego, jak się nazywa ten mod w ogóle? Inventory pets. Inventory pets. Czekajcie, czy jest jakiś worek do chowania po prostu jedzenia dla tych stworków? Wydaje mi się, że coś takiego. Rock candy. Coś takiego powinno być. Ale nie widzę na razie, gdzie to jest. Oj, czy coś jest... A, czyli tu się respią... Wither szkielety. Powiem wam, że tak, na pewno tego nie niszczę. Chwila, czy to jest gdzieś tam na dole? Niestety... A, tu jest lawa. Okej, okay, no to trzeba to zatkać. No, także to miejsce zostawiam, bo też będę miał blisko... Witherowe szkielety, jeżeli będę gdzieś tam kiedyś ich potrzebował. Fajnie. Powiem wam, że naprawdę się nie spodziewałem, że ten Nether będzie aż tak dobrze zrobiony. Że tu będzie tyle ciekawych rzeczy. Co to jest? Anutotem. Chwila, ja pamiętam, jak kiedyś w przygodach z Fortarem, kiedyś przeniosłem się do fortecy Anu. I tam musiałem go pokonać chyba. Totem Anu. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczmy, co to jest fajne. Podoba mi się to szkło. Podoba mi się ta skrzynka. Złoto, dobra, złoto wezmę. No i resztę tych relik z krapów nie biorę, bo to mi kompletnie nie jest do niczego przydatne. Podoba mi się ta czaszka, też jako dekoracja się przyda. Jukebox będzie też przydatny. Znaczy, jako wiadomo, jako też dekoracja. Wszystko tutaj, jak widzicie, jest dla mnie dekoracją, co mogę ukraść. Dobra, rozwalmy drzwi, nawet nie będę ich otwierał. Książka, głowa szkieleta, no, nudy totalne. I tutaj mamy relik skrapy kolejne. Czyli co, taki zwykły, po prostu mały dungeonik, a mogę to rozwalić całe? Nie mogę. Te nether bricki też mogłyby być spoko, jeżeli robiłbym na przykład pokój w kolorze takim bordowym, powiedzmy. Ale o co chodzi z tą statuą? Anu totem. Czy mam gdzieś coś takiego? Anu totem? O, dobra, jest, ale to się, tego się nie robi, to jest jego statua, ale nie mogę jej w żaden sposób jakby wykopać. Dobra, tym się zajmiemy niedługo pewnie. Weźmy sobie Mjolnirka i ja bym jeszcze sprawdził to. Bo to jest gniazdo z Ice and Fire, tak? Tak się chyba nazywa ten mod. Tylko bardziej mnie zastanawia, o Jezu, co to jest za mobek tam. Czekajcie, jestem. Tutaj będzie, uwaga, bo możecie się wystraszyć zaraz, bo tutaj coś wyskoczy z tego. Ja już słyszę te dźwięki, te creepy dźwięki. Okej, okay, spokojnie. Sticky Desert Myrax Resin. Patrzcie. Ohydnie to wygląda. Ale powiem wam tak, rozwalimy wszystko. Każde gniazdo potworów. Wezmę sobie B, okej, okay, to wtedy więcej ich po prostu zostanie zaatakowanych. O Jezu, spokojnie, wszystkimi się zajmę. Dobra, nawet mogę zrobić coś takiego, cyk. Nie wiem, czy wszystkie, nie, wszystkich jeszcze nie pozabijałem.
Kolejne podpalanko. No i czekamy. W ogóle tam pisaliście, że mogę rzucać Mjolnirę. No ja wiem, przecież nawet to pokazywałem na filmach. Nie wiem, jak niektórzy oglądają te odcinki, skoro używam jakichś tam specjalnych rzeczy, a i tak nawet nie wiecie, że to robiłem. Okej, tutaj nic nie ma. Dobra. Czy tu jest królowa od razu? Wydaje mi się, że tak, że ta największa to będzie królowa. Wiecie co? Ja tam wbijam do środka. Nie ma sensu się ukrywać. Cześć wszystkim. Chyba to jest królowa. Podejdę sobie. Tak, queen. Dobra, królowa. Ona oczywiście będzie respiła młode, dlatego trzeba się w pierwszej kolejności nią zająć. I proszę bardzo. Już wszystko, gniazdo jakby rozwalone. A co to jest to? To jest jakiś mutant. Sentinel. Może to był jakiś żołnierz. Tam są kolejne, ale szczerze wolałbym zobaczyć, co wy po prostu, jakie itemy macie. Tutaj właśnie pamiętam, że to były pomieszczenia. To jest kokon? Idą? Nie, nie idą. Dobra, mogę sobie to w spokoju porozwalać. Mam nadzieję, że się nie obrócę w lewo i będzie tutaj. O Jezu, nie lubię czegoś takiego. Ja nie lubię w ogóle robali. Dlatego ciężko mi tutaj walczyć. Nie, no nie jest źle. Dobra, mamy te kokony, ale z tych kokonów chyba nic nie leci poza nasionami albo jakimiś takimi duperelami. To są nudne rzeczy. No, także nawet tego nie rozbijam. Jeżeli kiedyś będę czegoś potrzebował z tego, no to sobie tutaj przyjdę. Tu jest spawner gastów, spoko. Ale ja chciałem surowce. Bardzo chciałbym surowce pozyskać. I chciałbym też się dowiedzieć, co to są. Chwila, one były chyba tam. Co to właśnie są takie zazielone surowce? O. Czy to jest Tiberium Ore? Tiberium. Dobra, sprawdzamy. Fajny kolor ma. A co z tego mogę zrobić? Jakieś mocne rzeczy? Oczywiście można expit te wszystkie przedmioty, to jest fajne, jeżeli chodzi o Tinkersa. A mogę to od razu wszystko wydobyć? Jezu. Przestraszyłem się. Pewnie wiele osób też. I uwaga, nie będę robił tego ciszej, także no. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Tego nie mogę jeszcze chyba wydobyć. Tak, na 100% nie mogę wyrobić, bo to nie jest jeszcze poziom. Pamiętam Ardyt. Tu mam jakiegoś żółtego grzybka. A, i ten grzybek świeci. Fajnie, fajnie, fajnie. O, potwory. Piekielne potwory. Dzień dobry. Cześć. Wither Wizard. No w sumie kwarc. Zbiorę sobie, co to jest? Kobalt. Tylko kobaltu chyba też nie zbiorę raczej. Uwaga. Nie, bo ja bym musiał właśnie, musiałbym porobić te narzędzia. Nie pamiętam dokładnie, jak szło jakby stopniowanie tych wszystkich surowców, który był po diamentowym najlepszy. Wiem, że na M chyba był ogólnie najlepszy z Tinkersa. Mylenux, Mylonix, coś takiego. Co to jest za potwór? A jak on... Czemu on tak bije? Co jest nie tak z tymi potworami? Przecież on tak napierdziela z tych strzałek. A, tak, nawzajem się bicie. Czym ty jesteś? A, to jest człowiek, który jest szkieletowym łucznikiem? Co to jest? Wither Rune. Dobra, wszystko trzeba zbierać. Z jakiego to jest moneta? Advent of Ascension. Czyli na 100% to będzie gdzieś tam kiedyś przydatne. Dobra, idźmy sobie tutaj po Glowstone'a. Tylko, o jest, mogę całego zebrać. Właśnie tego się obawiałem. Fire Lily, to też będzie przydatne. Jak widzicie, staram się już zbierać wszystko, wszystkie rzeczy, które gdzieś tam napotykam, a których nie mam jeszcze w żadnej ilości. A jak to? Czemu? Ten pigment się zmienił przed chwilą. Dobra, tutaj mamy nether, znaczy ametyst. Jakiś kolejny. W sumie mógłbym sobie pozbierać troszkę tego netherraka. Tylko z jakiegoś powodu bardzo wolno go zbieram. Aha, bo ja nie mam tutaj enchantu. To by musiał być ten kill off, tak? Co to jest? A, znowu ten flame walker. Uwaga. No właśnie, ja lubię w ten sposób tak szybciutko sobie to wszystko zbierać. I mam kolejny 30 poziom, także będę mógł sobie coś tam jeszcze zenchantować. Ale to nie jest koniec mojej wyprawy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja tu chcę jeszcze zobaczyć jakiś bigotron.
Czyli ten pigment się zmienia po prostu w jakiegoś pigotrona, jeżeli mnie zaatakuje. Fajne. Fajniutkie, fajniutkie. Dobra, co my... Jeszcze chciałbym to zobaczyć raz. Okej, czyli mamy pigmena. O, zaatakuj mnie. A, wystarczy, że ja go zaatakuję, to wtedy on się zmienia. I co to jest? Bazalt. Nie, to nie potrzebuje takich rzeczy. O, coś mi... Nie no, znowu ty. Najbardziej irytujący potwór chyba. Dobra. Słuchaj, jeżeli to ci nie zrobi krzywdy, to ja nie wiem, co ci zrobi krzywdy. Co to jest? Kobalt? No nie, nie potrzebuję. Oj, lawa, lawa, lawa. Dużo lawy. Dobrze, że jestem w miarę odporny. Tylko, że zobaczcie, że mój Venom dostaje po dupie, także będę musiał zrobić kolejnego peta. Co to jest? Co to jest tam? Widzicie? Jakiś pies piekielny. Nie, to jest Magma Cream. Nie, to nie jest Magma Cream. Tu jest Magma Cream. Znaczy Magma... Jak ty się nazywasz? Magma Cube, dokładnie. Oj, OS, znowu wleciałem. Wody nie mam. A chcę chwilkę poczekać i po prostu podejść do tego ogromnego psa netherowego. Chwila, mamy jakieś Magma Creamy już? Nether Banner. Fajnie, że mam Nether Banner. Dobra, chodź tutaj. Powiem wam, że... Kurde, no. Aż nie sądziłem, że zrobię cały odcinek z Netheru. Bo do tej pory wydawało mi się, że nie ma tutaj nic ciekawego. A się zdziwiłem. Dobra, to sobie też wezmę. I czym ty jesteś, psie? Jak ty się nazywasz? Jak ty się nazywasz? Hellcat. O, kurde. Fajna nazwa. A co, co to jest? A, to są jakieś płomyki, które mnie atakują. Dobra, zabijmy tego kotka. Czy z ciebie coś fajnego leci? Prócz mięsa? Dobra, na pewno was też będę musiał się pozbyć. Cyk. Tak, 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 tak. Dobra, możemy zrobić tak, V. I wtedy wszystkie załatwiamy na raz. Okej, okay, wszystko załatwione. Ile mam? Jeden Magma Cream. Słabiutko. Bo to mi chyba jest do czegoś też potrzebne. Teraz jakiś Magma Cream? Nope, niestety nic nie ma. Dobra, także wiem, że na pewno będę musiał wrócić do tego netheru jeszcze. Zebrać te lepsze surowce. Na przykład ciebie. I ciebie będę musiał ogarnąć w jakiś sposób. Blood Nettle. Dobra, chodź. Chodź, przydasz się. Dobra, wszystko oczywiście zbieramy. Każdą rzecz, którą da się z netheru zebrać. Ja bym jeszcze sobie zawalczył z tobą. Bo ty jesteś jakimś dziwnym potworkiem. Ty, ale... Mnie jakoś... Chwila, może on... O Jezu, co to jest? Ty mnie teleportujesz, tak? On mnie teleportował do siebie. No fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, może z ciebie coś nowego poleci. Cześć, pigmenie. Na razie, pigmenie. I w sumie nic więcej nie ma. Tego też nie mogę zbierać masowo. No i takie pierwsze wrażenia z netheru, super. Tylko, że chciałbym się dowiedzieć... Sorry. Tu jest kolejny szkielet. Tylko chciałbym się dowiedzieć, co jeszcze tutaj jest. Friendly fire. Co, pewnie będę odporny? Fire damage on attack. Ej, to jest spoko. Czyli będę dodatkowo... Kurde, jakbym włączył Venoma, tą truciznę Venoma, to bym podpalał i zatruwał przeciwników jednocześnie. No, to będzie idealne na bossy. Dobra, jeszcze chwilkę sobie polatamy, powiedzmy z 2 minuty i będę też kończył odcinek. No, między odcinkami postaram się, okej? Okay? To jest u mnie już klasyk. Postaram się wrócić tutaj i pozbierać na przykład glowstone albo jakiś kwarc, bo chyba innych żadnych surowców ciekawych tutaj nie ma. I właśnie, wiem, co muszę znaleźć. Twierdzę netherową. No, bo twierdzy netherowe jeszcze nie napotkałem, a one na pewno tutaj gdzieś będą. I tu jest portal. Tak, tam jest portal, czyli na razie się orientuję w sytuacji. Tutaj na dole coś jest? Chyba nie. Kolejne pigmeny, kolejne potwory, cześć potwory. Tutaj coś się zrespiło. Co to jest? Jest... Aha, to mamy lód w netherze. Piekło zamarzło. Dobra, czy coś jeszcze tu jest ciekawego? Właśnie, czy są na przykład jakieś nowe bossy? O. Co to jest? Magma Slimy Grass. Ej, to muszę sobie zapisać. I to jest... A, to są bloki magmy. I to jest jakiś biom, który się tak nazywa? Arctic Abyss. A nie, to jest chyba to, co jest nade mną. No, czekajcie.
Wejdę sobie tutaj i co tu jest? Dark Bricks Slab. Dark Bricks. Nie wiem, czy to nie będzie mi do czegoś potrzebne, te Dark Bricksy. Ale to w każdym razie sobie zrobię po prostu waypointa. Slime, tak napiszemy, bo to jest jakiś biom skinkersa. Ma też fajne bloki, widzicie? Gdy będę chciał po prostu robić żółte pokoje, albo tutaj do pomarańczowego też będzie to idealne. A to ma taki fioletowy kolor. Dobra, spoko. Także słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nowy Nether wam się spodobał. W końcu jest co robić w Netherze. Wow. No, w końcu jest co robić w Netherze, są fajne rzeczy do poznawania. Pewnie jest jakiś jeszcze boss, może jakieś inne dungeoniki, ale to wszystko poznamy w swoim czasie. A na razie ja wracam do zwykłego świata i w sumie nie wiem po co. O, tu jest twierdza netherowa. Dobra, to ja sobie tylko szybko zapiszę waypointa i będzie na zaś tam kiedyś twierdza. Także zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało. Kolejny odcinek już w niedzielę oczywiście. A w międzyczasie zachęcam do zobaczenia tej serii Lava Survival Block, czy tam Życie na Jeziorze Lawy. Nie wiem, nie pamiętam jak to nazwałem. W każdym razie na 100% znajdziecie to na kanale. Miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia, cześć. Pa, pa, hej.